Cześć Gupiki! Fajny tytuł, co? Grubo. Jakiś czas temu zobaczyłem taki komentarz pod jednym ze swoich filmów i zastanowiłem się, wow, kim ja w ogóle jestem, żeby odpowiadać na takie pytanie? Ale z drugiej strony, kim w ogóle trzeba być, żeby odpowiadać na takie pytanie? Milionerem? Papieżem? Prezydentem? Artystką? Nie wiadomo. W sumie każda z tych osób może odpowiedzieć na pytanie, jak zostać właśnie nią. Ale skoro wiesz już kogo pytać, no to połowę sukcesu masz za sobą. A co jeżeli nie wiesz, kim chcesz być? Dziwna ta koszula, co? Znalazłem ją w szafie, strasznie niedawno to ją kupiłem. Kogo masz zapytać? Starszych? No ale nie za starych, żeby wiedzieli w ogóle, co się dzieje na świecie. Rówieśników? Też nie ma sensu, no bo oni niby znają twoje problemy, ale z drugiej strony skąd mają wiedzieć cokolwiek więcej niż ty? Nauczycieli? Nie. Raperów? Księdza? W końcu trafiliście na ten film. Desperacja? Ostatnia deska ratunku? Być może. Ale przynajmniej na mojej desce, w przeciwieństwie do tej, która zrobiła DiCaprio, jest miejsce dla dwóch osób. Więc zapraszam was na rejs życia. Zacznijmy od tego, że znalezienie sensu życia, czy może delikatniej tego, co chce się robić w życiu, to nie jest jakieś takie nagłe olśnienie, które spadnie na nas jak pasy na osiemnastkę. U niektórych tak bywa, na przykład wchodzą po prostu do kościoła, biorą taki głęboki wdech. Chcę hodować rzodkiew. Ale ja nie będę wam kazał szukać objawienia, no bo to są raczej rzadkie przypadki, a chciałbym, żeby ten film był jak najbardziej uniwersalny. Chodzi mi o to, żeby nie mieć sobie za złe, że się ma 15, 20, 25 czy nawet 30 lat i jeszcze nie wie się do końca, co chce się robić w życiu. Tak jeszcze się zdarzają i każdy odnajdzie to w innym momencie swojego życia i pod wpływem innych bodźców. Ja na przykład myślę, że od bardzo dawna miałem takie poczucie, że wiem, co jest moim marzeniem, ale na dobrą sprawę dopiero niedawno tak w pełni zdałem sobie z tego sprawę i zacząłem robić coś w tym kierunku. Co jednak bardzo ważne, to, że nie znamy celu, w żaden sposób nie zwalnia nas z płynięcia, ponieważ jeżeli będziemy stali w miejscu, to nigdy nie dowiemy się, czy płyniemy w dobrą stronę. Bo nie płyniemy. Poza tym brak działania często może nas doprowadzić do takiego marazmu i uczucia, że nic nam w życiu nie wychodzi, a to na pewno nie pomoże nam znaleźć celu. Nawet dryfując w pewnym momencie możesz znaleźć jakieś wskazówki, no ale na pewno nie zrobisz tego na mieliźnie. Teraz pytanie, jak chwycić wiatr? Ten punkt dla wielu ludzi może wydawać się zbyt oczywisty, ale myślę, że to jest bardzo częsta pułapka, w którą wielu wpada i następnie przelatuje swoje życie bez refleksji na autopilocie. Żeby wiedzieć, co chcesz robić w życiu, musisz najpierw wiedzieć, co sprawia ci przyjemność, w czym jesteś dobry. Na pewno są takie rzeczy. Być może nie jesteś duszą towarzystwa, ale masz świetne poczucie rytmu. Być może nie jesteś dobry w gotowaniu, ale jesteś niebywale konsekwentny. Musisz to odnaleźć. Nie sugeruj się tym, że jakieś cechy są bardziej albo mniej szanowane czy cenione w społeczeństwie, no bo jednak finalnie to będzie twoje życie i ono musi cię satysfakcjonować, a nie mamę, babcię, psa czy kustosza osiedlowego świetnika. Ale! I to jest bardzo ważne ale. Nie chcę wam tutaj wkładać do głowy jakiegoś takiego motywacyjnego gówna, że wszystkie odpowiedzi znajdziecie w sobie. Jasne, że nie. W sensie, niby skąd one miałyby tam być? Pani z ojcem miałby je umieścić w trakcie zapłodnienia razem z karteczką z numerem na pizzę nocną, gdyby zgłodniał, jak rodziców nie będzie? Nie. Trzeba patrzeć w siebie, żeby rozumieć, do czego mamy pozytywny stosunek. Co nas pociąga, co nas odrzuca i tak dalej. Ale musimy też patrzeć dookoła i poznawać jak najwięcej, żeby znać właśnie te rzeczy, do których jakiś stosunek mamy mieć. Rozumiecie? Musicie, tak jak w Pokédexie, zeskanować jak największą ilość zawodów, różnych ludzi, zainteresowań, tak naprawdę wszystkiego. Pamiętajcie, że w sumie nie wiecie, czego szukacie, więc poznajcie jak najwięcej, bo nigdy nie wiadomo, gdzie będą czekać na was wskazówki. A może chce robić to, co on, a może chce wyglądać tak jak ona, a może chce pracować tak jak oni, a może chce być trenerem rzodkwi. Żeby uniknąć życiowego autopilota, można, a nawet powinno się zrobić jeszcze coś. Zmaterializować swoje myśli. Może nie wiecie, ale słowo napisane jest warte 1000 razy więcej niż ulotna myśl. Dzieje się tak dlatego, że nasze wspomnienia w ogóle nie są poczytalnym świadkiem. Są zniekształcane przez to, co myślimy teraz i w jakich znajdujemy się okolicznościach. Może na przykład dlatego nikt nigdy nie uważa, że jest hipokrytą. Spójrzcie w lustro, usiądźcie przed kartką i zapiszcie. Co lubię robić w życiu? W czym jestem dobry? Macie czasami w głowie wewnętrzny głos z wątpliwością? Też go zapiszcie i spójrzcie na to. Być może, jeżeli powtórzycie to ćwiczenie za parę tygodni, zobaczcie interesującą zmianę, która w was zaszła. A może po prostu po raz pierwszy skonfrontujecie się z tym, co tak naprawdę o sobie myślicie. To też może być ciekawe i trochę dziwne. Sprawdźcie. Możecie też odpowiedzieć sobie na pytanie, co bym zrobił, gdybym już nie musiał pracować. Tylko wybiegnijcie w głowie trochę dalej niż na zakupy. Albo na przykład, czego zazdroszczę temu i tamtemu. Sprawdźcie, napiszcie. Papier przyjmie wszystko.
I myślę, że to jest podpunkt, w którym jest najwięcej takiej nowo-gównomowy motywacyjnej. Możesz osiągnąć wszystko, znaleźć swoją pasję i uczynić z nich życie. Wszystko było niemożliwe, zanim ktoś tego nie dokonał. Bla, bla, bla. Po kolei. Tak, możecie zrobić wszystko. Teoretycznie. Możecie być pierwszą osobą, która przebiegnie milę poniżej 3 minut czy iluś tam. Ale zobaczcie, że to znów będzie rada dla bardzo małej grupy ludzi, która chce być najwybitniejszymi jednostkami na naszej planecie. A jak wspominałem, to nie o to chodzi w tym filmie. I to nie jest tak, że ja nie lubię motywacji, ale po prostu nie przekonują mnie cytaty, które najczęściej słyszę w reklamach chcących mi sprzedać buty albo od ludzi chcących mi sprzedać książkę rozwoju osobistego. Poza tym każdy orangutan może mówić, że możesz wszystko i naprawdę bardzo dużo część z nich to robi, ale do rzeczy. Nie macie wrażenia, że to jest takie bardzo zero-jedynkowe podejście? Albo wszystko, albo nic. Get rich or die trying. I nie chcę was teraz odwodzić zagonieniem za marzeniami, zwłaszcza jak dopiero co je znaleźliście, ale po prostu apeluję o szczyptę pragmatyzmu i rozsądku. Nie chcę też brzmieć jak wasi starzy, zwłaszcza, że jestem osobą, która rzuciła studia na kanał na YouTubie, ale posługując się własnym przykładem, ja rzuciłem studia w momencie, kiedy już nie miałem czasu, żeby łączyć je z tworzeniem kanału. I miałem poważne przesłanki, że będziemy mogli na tym zarabiać i wszystko idzie nam zgodnie z planem. Słyszycie? Planem. Poza tym rzuciłem studia ja prawie rok po tym, jak założyliśmy kanał, a nie przed tym, zanim to zrobiliśmy. Historie typu rzucił wszystko i został kimś tam brzmią bardzo fajnie, ale po pierwsze, nigdy do końca nie wiemy, jak to było z tym rzuceniem. Ja też mógłbym wam mówić, że rzuciłem wszystko i zostałem youtuberem. Wtedy nawet nie było takiego słowa. Ale nie do końca tak było. Wiadomo, że było ryzyko, ale to nie jest kwestia rzucenia wszystkiego. Życie to nie jest bajka i to nigdy tak prosto nie wygląda. Poza tym raczej rzadko słyszymy historię na zasadzie rzucił wszystko, no i wylądował na bruku. No niestety nie udało się. Pech. Nie jestem też pewien, czy tak automatycznie polecałbym wam robić z waszej pasji pracę. I nie chodzi tutaj o nasz przykład, ale po prostu wiem, że to nie jest jedyna opcja. Czytałem o ludziach, którzy latami rozwijają swoją pasję, jednocześnie utrzymując się z czegoś innego. I w pewnym momencie, jeżeli chcą, mogą uznać, że teraz utrzymują się tylko ze swojej pasji, albo po prostu tak nie robić. Pomyślcie, macie pewnie wtedy trochę mniej czasu na swoją twórczość, ale z drugiej strony nie macie takiej presji, że musicie na niej zarabiać i w jakiś sposób ją komercjalizować. To też jest wyjście i myślę, że tak też można żyć. Ale ja powiem szczerze, że jest to taka szczyta rozsądku w świecie pełnym megalomanii i narcyzmu. To zawsze dobra rada. Inspirujące towarzystwo pomoże ci bardziej niż olimpiada z matematyki. Znajomi będą cię wspierać i motywować do działania. Przynajmniej powinni. Ich sukcesy dadzą ci dodatkowego kopa, żeby samemu działać, a ich porażki będą dla ciebie szansą, żeby zbudować empatię i pomóc drugiej osobie. Co już samo w sobie jest dobre, ale jeżeli chcecie egoistycznej pobudki, to wtedy poczujecie się jak lepszy człowiek. Coś, co szokowało mnie w życiu, to to, jak dużo w życiu zależy od kontaktów międzyludzkich i od tego, czy po prostu jesteś miły dla innych. I nie chodzi tutaj o bycie Lizusem, bo to też łatwo wyczuć, ale po prostu o myślenie o innych ludziach i bycie fajnym, uśmiechniętym. Kurde, to nigdy nikomu nie zaszkodziło. Ale oczywiście nie wolno być łatwowiernym i zawsze na wszystko mieć podpisaną umowę, bo inaczej ktoś was wyruch. Na koniec taka refleksja. W tak zwanych dzisiejszych czasach nie wybiegałbym zbyt daleko w przyszłość ze zbyt szczegółowymi planami, ponieważ tak naprawdę warunki zmieniają się w tym momencie w mgnieniu oka. Zaraz może się okazać, że żeby być dobrym nauczycielem trzeba umieć programować, a wszystkie gwiazdy telewizji będą castingować z YouTube'a. Nie wiadomo. Ale polecam wszystkim mieć oczy szeroko otwarte i obserwować, w jak przełomowych czasach żyjemy, ponieważ to jest dziś kluczowe. Najważniejszym czynnikiem zakładanych w dzisiejszych czasach startupów jest dobry moment startu. Dlatego, żeby wyczuć ten dobry moment, musicie mieć dużą świadomość tego, co się wokół nas dzieje. Nie wolno też bać się próbować. Zróbcie coś po raz pierwszy. Nie uda się. Sprawdźcie, co nie wyszło. Spróbujcie drugi raz. Jeżeli znowu się nie uda, przemyślcie ten plan, a za trzecim razem być może osiągniecie sukces. I nieważne, czy chodzi o milionowy startup, czy o platynową płytę. A jeżeli chcecie zobaczyć kogoś, kto już odkrył swój talent, to kliknijcie w ten link i zobaczcie, jak w brawurowym występie dzisiaj czyta on wszystkie polskie nazwiska. Naprawdę. Możecie zapisać sobie te rady, a jeżeli boisz się robić nowe rzeczy, to pamiętaj, ja bałbym się ich nie robić. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Cześć!